Jestem właśnie na peronie 5 Warszawy Zachodniej. Jak widzicie, jest jeszcze w trakcie budowy. A ja was zapraszam na przejście po całym placu budowy tejże stacji. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam was tutaj, cześć, czem, a wznosz. I zapraszam was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Ponownie widzimy się na Warszawie Zachodniej, bo minęło już ładne kilka tygodni. Ale tym razem będzie trochę inny film niż zazwyczaj, bo ponownie wrócę i zobaczę, jak to wszystko wygląda na placu budowy. Czyli zobaczymy, co się dzieje pod dachem, co się znajduje i co powstaje w przejściu podziemnym i jak wygląda to wszystko nawet na poziomie minus 2. No dobrze, minus 2 zobaczymy jeszcze chwilę później. Natomiast to wszystko w dzisiejszym materiale, więc usiądniecie wygodnie, bo 25 minut seansu przed wami, ciekawych, ładnych ujęć, ale nie będę w sumie się sam zachwalać, to wy ocenicie wszystko w komentarzach. Tymczasem zaczynamy ten film bez większego gadania od tego, co jest ważne dla pasażerów, a mianowicie czemu pociągi nie jeżdżą przez średnicę podmiejską. I to właśnie w tym miejscu możemy zobaczyć obok Warszawy Głównej, która w tym miejscu się znajduje i nie będę wam mówić jak zawsze, że to jest Warszawa tymczasowa, bo to chyba oczywiste. Ale zetknijmy sobie dokładnie, co tam się działo w ostatnim czasie. Ostatnio był zamknięty jeden tor dalekobieżnej średnicy. Teraz już został oddany do użytku, ponieważ powstał łącznik pomiędzy dwoma torami dalekobieżnej średnicy. Ten łącznik będzie pozwalać w przyszłości pociągom wjechać bezpośrednio na perony o mniejszej numeracji na Warszawie Zachodniej, czyli na peron 2, 3 czy 4. Natomiast to będzie ważne podczas przebudowy średnicy i już po oddaniu tych nowych peronów, a na razie trwają prace przy budowie dwóch nowych torów już w tym miejscu dla średnicy podmiejskiej. Możecie zobaczyć właśnie w tym momencie po prawej, po lewej stronie. Nie ma tych torów, są nowe bramki, nowa sieć trakcyjna będzie tutaj niedługo rozwieszana, bo tutaj pociągi wrócą już niedługo. A kiedy? No, na spokojnie. To dopiero jeszcze za miesiąc prawie. W tym miejscu widzimy też nowe rozjazdy i od razu tłumaczę, czemu w tym miejscu są te drewniane podkłady. Jakbyście patrzyli, jak będziecie pewnie patrzeć na ujęciach z drona, możecie zobaczyć, że nie wszystkie nowe tory i całe torowisko jest zawsze ustawione na betonowych podkładach. To nie jest tak, że Zachodnia i PKP chce w tym miejscu po prostu przeoszczędzić. Chodzi o to, że w niektórych miejscach trzeba po prostu postawić drewniane podkłady przy bardziej skomplikowanych rozjazdach, czy po prostu jeżeli takie są wymagania techniczne i tak zwiększa to bezpieczeństwo. Bądź tak to aktualnie trzeba po prostu zrealizować. Więc wszystko jest pewne tutaj na najwyższym poziomie i w taki sposób, aby można to było zrobić jak najbardziej nowocześnie i jeżeli jest tutaj niezbędny drewniany podkład, czyli właściwie drewniane podkłady, to w ten sposób to jest realizowane. W tym miejscu jest po prostu bardzo skomplikowany i duży rozjazd, ponieważ są to trzy tory, które w tym miejscu łączą się w taki sposób, że właściwie z każdego toru można wjechać w każdy inny tor w bardzo małej przestrzeni. Dlatego ten skomplikowany rozjazd jest umiejscowiony właśnie na drewnie i w tym miejscu on się znajduje. Ponieważ ten cały rozjazd jest skomplikowany, musiało to zostać całkowicie zamknięte i to po tym nowym rozjeździe będą pociągi jeździć aktualnie z nowych peronów Warszawy Zachodniej w trakcie kolejnego etapu przebudowy, kiedy zostanie zamknięty peron 1 i peron 2, no i trzeci będzie też budowany razem z nimi. Wtedy faktycznie będzie właśnie po tym rozjeździe cały ruch się odbywać na średnicy pod miejską i dlatego to trzeba było zrealizować. Ten rozjazd stary trzeba było całkowicie wyburzyć i postawić od nowa. On się znajduje w innym miejscu, z inną geometrią i właśnie dlatego to teraz jest wszystko w tym miejscu realizowane. Nie dało się tego zrobić w inny sposób, bo na samej średnicy jest bardzo mało miejsca, a jeżeli chodzi o wasze propozycje na temat budowy specjalnych rozjazdów w tunelu średnicowym, tylko powiem, że tego tunelu i tego torowiska zbytnio nikt nie ruszał od ostatnich 50 lat i domyślam się, że jeżeli by cokolwiek tam ruszyli, to mogły być problemy z dopuszczeniem ponownie tego do użytku, bo zastosowania jakie tam są raczej nie są już w pełni zgodne z tym, co jest aktualnie niezbędne. Pomijając to oczywiście, że tam zbytnio miejsca nie ma na tego typu rozjazdy. Dlatego pociągi teraz jeżdżą od Warszawy Wschodniej tylko do stadionu wahadłowo po jednym torze, a tutaj mamy stację z Warszawy Zachodnią, gdzie peron pierwszy
Ma jedną krawędź pedonową, ale tutaj jeżdżą WKD-ki osobno po jednym torze wahadłowo od Dytutu do Dona do Śródmieścia WKD. Natomiast z drugiej strony mamy peron drugi, na którym widzimy teraz SKM-kę i Koleje Mazowieckie. I czemu ten peron jest całkowicie teraz cały czas oddany do użytku? Czemu nie zaczęło się to już teraz w tym momencie wyburzać, skoro już peron trzeci jest zamknięty? A już wam tłumaczę. Nie można zamknąć teraz tego peronu, ponieważ musi być pozostawiona jakaś możliwość wjazdu bezpośrednio do Kolei Mazowieckich. Ponieważ sekcja naprawy i eksploatacji taboru Warszawa-Ochota Kolei Mazowieckich ma tylko i wyłącznie wjazd aktualnie od właśnie tego peronu, peronu drugiego. Ma dwa tory, po których można wjechać na tą samą sekcję. W ten sposób uniemożliwiłoby to jakkolwiek Kolejom Mazowieckim wyjeżdżanie i serwisowanie w tym miejscu swoich pojazdów, więc oczywiście to było całkowicie nie do dopuszczenia. Dlatego podczas kolejnej fazy nowe tory będą już tak ułożone, że drugi wjazd do Kolei Mazowieckich będzie bezpośrednio na tor, na razie tymczasowy rozjazd będzie tam ustawiony, na tor przy peronie czwartym. I w ten sposób Koleje Mazowieckie będą miały cały czas ciągłość połączenia z całą siecią kolejową PKP i pociągi będą mogły cały czas w tym miejscu być serwisowane. Dlatego ten peron jest cały czas teraz użytkowany i o tym trzeba pamiętać, że nie tylko i wyłącznie chodzi o obsługę pasażerów, ale również o to, żeby po prostu pociągi miały jak w różne miejsca dojechać. Dlatego w ten sposób teraz to jest realizowane. Zeszliśmy sobie teraz tutaj na sam dół. Widzieliście przed chwilą nowy dach łączący się już w jedną całość, ale oczywiście jeszcze nie całkowicie, bo nie ma jeszcze wszystkich peronów w budowie. Natomiast tutaj możemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda pod nowym dachem, na nowym peronie czwartym. No nie będę ukrywać, i chyba wy też tego nie będziecie ukrywać, że robi to wrażenie. Ta wielka zachodnia, teraz naprawdę widać, jak ogromny to jest obiekt, jeżeli się stanie na peronie. No niezależnie na którym peronie. Teraz się znajduje oczywiście na peronie, który jest jeszcze w budowie, więc widzimy, jak powstaje nowa płyta peronowa, drogi dla osób niewidomych i ogólnie wszystko jest uzupełniane. Natomiast to nie zmienia faktu, że niezależnie na którym peronie staniecie, naprawdę robi to wrażenie, skala tego i ogrom tej wielkości. W tym miejscu będzie zejście schodami ruchomymi, znaczy będzie zejście po zwykłych schodach i wjazd schodami ruchomymi do przejścia podziemnego. W tym miejscu się to będzie znajdować. Schody ruchome raczej będą ustawione do góry, z tego co mi się wydaje. Natomiast ważne jest to, że będą takie dwa wyjścia na każdy peron z przejścia podziemnego. Po jednej, po dwa schody ruchome i po dwa ciągi zwykłych schodów. Oczywiście będzie też z każdego peronu wejście na kładkę poza peronem 9, który jest oddalony od tego wszystkiego. Tu mamy też windę. O windach jeszcze trochę wam opowiem, bo windy niedługo będą oddane do użytku na dwóch peronach. Natomiast zobaczycie dokładnie, jak te windy wyglądają na poziomie minus 1 i na składki, bo to trochę się też przy nich dzieje. Tu możemy zobaczyć szyb windowy bezpośrednio na peronie 4. Możecie zobaczyć, że szyb windowy owszem powstaje, ta konstrukcja stalowa wychodzi już tam na powierzchnię, natomiast na samej dole na poziomie minus 1 jeszcze prace przy windzie nie trwają, a na pozostałych peronach również trwają prace przy windach. W tym miejscu też warto zwrócić uwagę, że mamy nowe torowisko, które powstaje. Nowy tor, który widzicie po drugiej stronie, jest już ustawiony, nie jest jeszcze jakkolwiek podbity, natomiast bezpośrednio tory przy peronie czwartym, na którym teraz się znajdujemy, jeszcze nie są ustawione. W sensie już podkłady w niektórych miejscach leżą, ale jeszcze samego torowiska nie ma tutaj poskładanego. Z tego co pamiętam, jak byłem jeden dzień później, to już prace przy składaniu tego torowiska się odbywały. Natomiast tak jak to mówiłem już kilka razy, Warszawa Zachodnia bardzo szybko i błyskawicznie powstaje, więc tutaj trudno nadążyć z tym, nawet jeżeli tak jak ten film pojawia się kilka dni po nagrywaniu, to już parę informacji może być po prostu nieaktualnych. Natomiast sam peron, jak widzicie, ma już nawet elementy małej architektury, takie jak ławki powoli się pojawiają, oznakowania, tablice, czy elementy przeciwwietrzne, które są też montowane na tej części przy mniejszych daszkach. A teraz wejdźmy na chwilę na peron 5, tak oto się prezentuje, i wróćmy sobie ponownie do peronu 4 z drugiej strony. Pod dużym dachem też będą elementy, żeby schronić się przed wiatrem, który może się tutaj pojawić. To są takie elementy szklane, gdzie po prostu z jednej i z drugiej strony są ustawione tak, aby tam nie wiało i można się schronić, jeżeli faktycznie by wiało pod tym wielkim dachem. No i tutaj już jak widzicie powstają krótsze daszki, duże, ale krótsze te dachy będą, ponieważ same perony pociągów podmiejskich, czyli peron drugi, trzeci i pierwszy WKD są o wiele krótsze. No WKD-ki jest nawet tyle krótki, że z jednej i z drugiej strony peron będzie krótszy niż sam nowy dach, ale to jeszcze zupełnie inna ciekawostka. Co do tego budynku, który w tym miejscu widzicie, on najprawdopodobniej, on jest w rejestrze zabytków i prawdopodobnie będzie wyremontowany. Więc na spokojnie, on tutaj pozostanie, a ten budynek, który został już wyburzony, no to po prostu zniknął z przestrzeni ziemi. Widzieliście go jakieś już ładne parę minut wcześniej, więc o nim więcej nie będę mówić. Dochodzimy do kolejnego etapu filmu.
czyli oczywiście hala Wodocowa przy ulicy Tunelowej. Tutaj dosyć dużo ciekawostek mogę powiedzieć o tym miejscu, bo wcześniej przy ulicy Tunelowej były kasy i była w teorii mała hala Wodocowa, a teraz będzie ogromny obiekt. Możecie zobaczyć teraz na skali. My znajdujemy się na dole i widzicie ludzi teraz stojących przed nami. A jak wysoki to jest budynek? To jest obiekt połączony z budynkiem wielofunkcyjnym, właściwie to jest jedna całość, na trzy piętra. Znaczy parter, piętro pierwsze i piętro drugie, czyli właściwie na dwa piętra, trochę przesadziłem. Tu widzimy też montaż przy okazji całego obszklenia, czyli nowej szyby. Cały budynek będzie całkowicie obszklony, jak widzicie, i oczywiście ten montaż tutaj, jak widzimy, na ujęciach odbywa się w pełnej profesjonalizacji i w ten sposób to jest tutaj wszystko ustawione i łączy się to w jedną całość. Możemy te elementy szklane zobaczyć, jak są montowane i naprawdę mogę powiedzieć, że pewnie jak się tutaj pojawię za miesiąc, to już to wszystko może być prawie obszklone na kolejnej części. Do samej hali dworcowej będzie parę oczywiście wejść. Po pierwsze i najważniejsze, od ulicy Tunelowej na poziomie 0, tak jak teraz będziemy wchodzić, tu będą drzwi automatyczne. Takie drzwi automatyczne będą co najmniej dwa razy rozstawione na wejściach i w ten sposób możemy wejść sobie bezpośrednio do środka. Pod tymi niebieskimi kocami, materiałami znajdują się schody ruchome. One już są zamontowane, ale są oczywiście całkowicie ukryte, gdyby coś jeszcze przeciekało, bo sam dach jeszcze tutaj jest montowany, więc one są schowane, aby nic na nie nie spadło, a pomiędzy schodami, tak samo jak na West Station, będą zwykłe schody. Tu widzimy, że hala dworcowa ma już całą konstrukcję. Za chwilę będzie pokazane ujęcie na górę, zobaczycie, że dach powstaje, ale właściwie aktualnie hala dworcowa ma swoje dwa dachy, jeden montowany, a drugi z całego rusztowania. Tu przy okazji też widać cały dach nowy i on się łączy z tym dachem, który jest tutaj przy hali dworcowej. Jak widzicie, no jest tego rusztowania naprawdę ogromne. Jak tutaj chodziłem, to miałem okazję właśnie zobaczyć to wszystko, chodzić pod tym jednym wielkim labiryntem. No nie będę ukrywać, że znalezienie się w tym miejscu nie było łatwe, ale oczywiście wszystko się udało i szczęśliwie doszedłem później i wyszedłem z placu budowy. Ale pomijając ten aspekt taki trochę ciekawostkowy, to wróćmy sobie do placu budowy. Jesteśmy teraz na poziomie minus 1, czyli w elemencie, którego raczej zbytnio nigdzie indziej nie zobaczycie. Co w tym miejscu widzimy? No to same wejście na halę dworcową w tym miejscu, czyli dwa ciągi schodów ruchomych i zwykłe schody po środku. No i teraz już po kolei mamy perony. Pierwszy peron, który widzimy, to jest peron 8, ma oczywiście schody ruchome, jak i również zwykłe schody. No i kolejny można odliczać peron 7, 6 i przy peronie 5 i 4 jeszcze nie będzie żadnych klatek schodowych. Widzimy też ścianki działowe, które tam się pojawiają, a tu jest najciekawszy element tego całego filmu. Zwróćcie uwagę na tą przestrzeń, jaka w tym miejscu się właśnie znajduje. Popatrzcie uważnie, jak szerokie jest nowe przejście Warszawy Zachodniej i przypomnijcie sobie, jak wygląda stare przejście Warszawy Zachodniej. Jest różnica? Jest różnica, bym powiedział, nie do porównania. To mamy wejście już bezpośrednio na peron 6, dalej 7 i 8. Oczywiście tych schodów nie ma udostępnionych dla pasażerów, bo te schody będą oddane do użytku za ponad rok. O terminach powiem na sam koniec trochę więcej informacji, bo ostatnio byłem na konferencji i miałem okazję dowiedzieć się paru ciekawostek. Ale pochodźmy sobie po tym miejscu, bo teraz się znajdujemy bezpośrednio pod peronem 5. W tym miejscu na górze będą jeździć pociągi, powstaje właśnie peron, na którym się też znajdowaliśmy przez chwilę, a teraz znajdujemy się pod peronem 4, na którym najwięcej się przeszliśmy. Jak widzicie, w tym miejscu jest światło słoneczne, bo dokładnie w tym miejscu, jak widzicie, są słupy w kształcie X-ów, które podtrzymują dach. To tędy będziemy wschodzić do przejścia podziemnego i wychodzić. Tu będą schody ruchome, a za mną dokładnie znajdują się windy. Wind jest oczywiście co niemiara. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak wygląda szyb windowy, patrząc z poziomu minus 1, to jest dokładnie ta sama winda, którą widzieliśmy z góry. Jak widzicie, na dole nie ma jeszcze konstrukcji, ale widzimy, że to wszystko powstaje. A tam dalej, teraz gdzie patrzymy, trwają prace przy wykopie. Właściwie no, trwały dopiero we wrześniu, prace przy dalszej części wykopu pod kolejnymi peronami. Peronem 3, 2 i 1. No i dokopanie się bezpośrednio do samego przejścia podziemnego i West Station przy Alei Jerozolimskiej. Tam to wszystko, przy Alejach Jerozolimskich, tam to wszystko się połączy w jedną całość, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze sobie podziwiajmy to przejście podziemne. Tutaj ta wnęka po lewej stronie, którą teraz widzicie, to jest oczywiście miejsce na całą maszynownię schodów ruchomych, które tutaj będą się znajdować, a jak widzimy w tym miejscu, no strop i ogólnie cała konstrukcja betonowa i zbrojenia w tym miejscu już są gotowe. Tutaj wykopu już nie ma. Wykop jest na poziomie minus 2. Przy tunelu tramwajowym, którego kawałek na chwilę zobaczycie w tym materiale, ale więcej będzie w osobnym filmie na temat tramwaju
kierunek zachodni. Tymczasem, jak widzicie, tutaj trwają prace. Słupy nie są jeszcze jakkolwiek zabetonowane. Widzimy, że wychodzą już z nich elementy zbrojenia i to wszystko będzie zbrojone. Sam dach oczywiście jest podtrzymywany już przez nowe podpory i przez nowe słupy w tym miejscu, bo to się wszystko musi połączyć w jedną całość. I przypominam wam, że jak widzicie, ja chodzę pod tym przejściem podziemnym, w którym jest mnóstwo jeszcze prac realizowanych, a pociągi na niektórych z tych peronów już funkcjonują. Dobrze, miałem coś powiedzieć o windach, to opowiem o windach. Znajdujemy się teraz pod peronem 6. I pod peronem 6 i pod peronem 7 trwają już zaawansowane prace, jeżeli chodzi o konstrukcję wind. Tak, to jest ta właśnie winda. Sama konstrukcja windy jest już zamontowana. Trwają jeszcze cały czas oczywiście prace przy wszelkich pracach montażowych i tak właśnie ten element windy w tym miejscu wygląda. Całkiem ładnie się prezentuje, obszklona oczywiście, ładnie świecąca, nawet oś jest oświetlenie LED-owe i po lewej stronie znajduje się sam element techniczny, który się będzie ciągnąć bezpośrednio na samą górę i tam jest mnóstwo kablowania i innych elementów. To mamy oczywiście kolejną windę, która w tym miejscu się znajduje, a tu jest winda na peronie 8, więc jak widzicie przy peronie 8 jest mniejszy proces zaawansowania windy, tu nie mamy nawet jeszcze szybu windowanego w całości gotowego. A na górze jak to wygląda z poziomu kładki? No proszę bardzo, tu już nawet elementy są obszklone nowego przejścia z kładki do windy. Przypominam, że na każdy peron będzie jedna winda i to z boku to jest tylko i wyłącznie część techniczna. A co z windami? Windy będą oddane do użytku w przyszłym miesiącu, właściwie na przełomie sierpnia i września. Będą oddane dwie pierwsze windy na Warszawie Zachodniej. Te windy będą kursować pomiędzy kładką a peronem na peronie 7 i 6. Kolejno później prawdopodobnie będzie oddana do użytku winda na peronie 9 i na peronie 8, no i później po kolei oczywiście peron 5 i 4, no i dalej 3, 2 i 1. Dlaczego w tej kolejności, dlaczego tak to wygląda? Po pierwsze, te dwa perony aktualnie są najbardziej obłożone, więc tam są prace najważniejsze. Jeżeli chodzi o peron 9, to przy peronie 9 nawet jak powstaną windy, tu mamy tu jest przy okazji kolejna winda, to jest przy hali dworcowej, przy ulicy Tunelowej, tam będą po dwie windy. Natomiast wracając do peronu 9, w kierunku którego aktualnie się udajemy na wstecznym, to przy peronie 9 aktualnie winda będzie prowadzić tylko i wyłącznie do przejścia podziemnego, bo kolejna winda się będzie znajdować owszem przy prymasa tysiąclecia, a kolejna winda już jest bezpośrednio po drugiej stronie tunelu, którym właśnie teraz idziemy. To przejście podziemne się ciągnie i po drugiej stronie torowiska nie ma przewidzianej windy, więc tam też żaden szyb windowy nie powstał. Dlatego ta winda na razie nie jest oddana do użytku, to już właściwie zależy tylko i wyłącznie od inwestora, kiedy będzie oddana do użytku, bo z tego co wiem, jak dowiedziałem się na konferencji, właściwie wszystko jest już przy niej gotowe i te dwie windy, które tutaj się znajdują, właściwie są już całkowicie gotowe, ale oczywiście tam jeszcze jakieś prace ostatnie są realizowane, więc one też niedługo, jeżeli PKP będzie chciało je uruchomić, będą mogły funkcjonować. A w tym miejscu znajdujemy się bezpośrednio pod peronem 9, znaczy tu już obok peronu 9, widzimy windę po drugiej stronie w kierunku prymasa tysiąclecia, schody wychodzące, no i dalej pozostałe elementy, tam jest oczywiście za płotem się znajduje po stronie technicznej, gdzie normalny człowiek nie wejdzie, po drugiej stronie płotu aktualnie wy możecie sobie chodzić jako zwykli pasażerowie i zobaczyć na przykład jak powstają schody ruchome na peron 9, bo peron 9 jako jeden z nielicznych peronów będzie mieć dwa ciągi schodów ruchomych do góry i do dołu na cały peron 9 i jeszcze oczywiście wejście zwykłymi schodami, no i oczywiście winda. Tak to powstaje przy peronie 9. Peron 9, choć był niedawno przebudowany, to teraz jest też realizowany w ramach tej inwestycji i też tam trochę prac jest realizowanych właśnie w tym miejscu. Więc jak widzicie, tu wszystko zaczyna się łączyć w jedną całość. Odpowiadając na wasze częste pytania, czy jest w najbliższym czasie możliwe szybsze i lepsze dojście do peronu 9, to odpowiadam wam, że raczej wątpię, bo aktualnie musiałoby to przejście być bezpośrednio poprowadzone przez sam środek placu budowy, a nie ma teraz możliwości bezpiecznej wytyczenia takiej trasy, bo tutaj odbywają się ciężkie prace budowlane, dlatego czekamy, aż będzie całe przejście podziemne gotowe. A to się wydarzy dopiero za półtora roku, więc jeszcze trochę czasu przed nami. No i o klinach, tak jak powiedziałem wcześniej, jeszcze na sam koniec filmu oczywiście trochę więcej opowiem. Także to jeszcze naprawdę przed nami. Tymczasem przejdźmy sobie do kolejnej części filmu, czyli oczywiście mówię o części przy Alejach Jozanimskich.
Tymczasem zanim tam dolecimy, przypomnę wam ważne informacje, a mianowicie to, iż już w najbliższym czasie, od września, będą zamknięte dwa perony. Dwa kolejne perony będą zamknięte. Będzie to peron pierwszy i peron drugi. WKD-ka wtedy będzie kursować tylko do Redutu Rodona, nie dojedzie do Śródmieścia, WKD oczywiście. Będzie jeździć tylko i wyłącznie do Warszawa Reduta Rodona po dwóch torach, więc tam nie będzie większych problemów, ale nie dojedzie do samego centrum Warszawy. A to przejście podziemne w tym miejscu, w którym teraz się znajdujemy, to stare przejście podziemne. Zwróćcie uwagę, jakie ono jest malutkie. Nie tak szerokie, jak te poprzednie, które widzieliśmy. Będzie zamknięte i nie możemy się już z nim żegnać powoli, bo 29 lipca to przejście podziemne zostanie zamknięte. Ostatni raz. Ostatnia część przejścia podziemnego Starej Warszawy Zachodniej zostanie wyłączona z użytkowania. Jeszcze raz powtórzę. 29 lipca przejście podziemne na Warszawie Zachodniej zostanie zamknięte. Ostatnia część Starej Zachodniej zniknie, jeżeli chodzi o tą część tejże stacji. Czemu? Już tłumaczę. W tym miejscu, gdzie teraz przechodzimy, nie będzie wejścia do West Station, bo ta cała część przejścia podziemnego jest budowana jako jeden segment, a w tym miejscu muszą powstać nowe ściany do tunelu tramwajowego, który będzie powstawać na poziomie minus 2. Tunel tramwajowy będzie za tą dokładnie ścianą się znajdować. Będą tutaj wejścia, schody ruchome i tego typu bariery. Sam tunel tramwajowy będzie, znaczy sam przystanek tramwajowy będzie powstawać w ramach innej inwestycji realizowanej przez Tramwaje Warszawskie. Znaczy, sama konstrukcja będzie powstawać teraz, realizowana razem z PKP PLK, natomiast sam przystanek tramwajowy z całą infrastrukturą i tunelem od Bitwy Warszawskiej będzie realizowany w ramach innej inwestycji. Tramwaje aktualnie cały czas chyba jeszcze nie zakończyły przetargu, ale więcej o tym powiem w samym filmie na temat tramwaju kierunek zachodnie. Tak jak powiedziałem to już chwilę wcześniej. Więc w ten sposób to powstaje i nowy przystanek właśnie w tym miejscu będzie się znajdować. Tam, gdzie aktualnie już się znajdują te duże żurawie. W tym miejscu rozpoczynają się pierwsze prace przy ścianach szczelinowych. Widzimy mnóstwo samego zbrojenia i w ten sposób będzie powstawać w tym miejscu nowy przystanek, a właściwie pierwszy przystanek tramwajowy podziemny w Warszawie. Czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy i powstanie to nigdzie indziej, jak na Warszawie Zachodniej. Więc ja oczywiście się cieszę, bo będę mógł dla was to pokazać wszystko również z dołu, jak to wszystko w tym miejscu się prezentuje. Więc tak mniej więcej wygląda ta cała inwestycja i ta cała budowa. Widzimy ewidentnie, że prace dochodzą do kolejnego etapu. Budowa już jest ponad połowicznie zrobiona i oczywiście terminy nas naglą, ale o terminach jak zawsze powiem na sam koniec, bo szanujmy się. Kto by taki piękny chciał materiał skończyć, właściwie przeciąć w środku filmu, kiedy jeszcze mogę wam trochę pokazać ładnych ujęć, jak to wszystko wygląda. Ale tymczasem mała autopromocja właśnie o tym tunelu, który się znajduje na poziomie minus 2. Zobaczcie, jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o tramwaje. Warszawska Średnica 2050. Ale niekoniecznie, bo wy już na dzisiaj obejrzeliście cały film o przebudowie stacji kolejowej, która się znajduje nade mną. Nade mną jest przejście podziemne, perony, nowy dach i kładka. Ja znajduję się na poziomie minus 2 i to właśnie w tym miejscu powstaje nowy tunel tramwajowy. O tym tunelu będę mówić w specjalnym filmie z tramwaj kierunek zachodnia. I jeśli nie chcecie go przegapić, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Wtedy będziecie mogli zobaczyć, co tu się dzieje na poziomie minus 2, jak to wszystko powstaje. Dokładnie, wtedy to zobaczycie. Ten film się pojawi najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu lub na przełomie już lipca i sierpnia. Mam bardzo dużo materiałów, ale na pewno oczywiście o tym jak zawsze opowiem. Tymczasem terminy. Sama inwestycja będzie właściwie prawie w całości, no prawie, gotowa na przyszłe wakacje. To znaczy, przez teraz najbliższe 10 miesięcy będzie zamknięty całkowity ruch WKD przez Warszawę Zachodnią do Warszawa Śródmieście WKD. Również będzie wtedy zamknięty peron drugi i trzeci. We wrześniu to się właśnie stanie, wtedy też zostanie oddany do użytku nowy peron, a właściwie nowe dwa perony. Nowe dwa perony to oczywiście będzie peron 5 i 4, na których się dzisiaj znajdowaliśmy i będzie do nich wejście tylko i wyłącznie za pomocą kładki. W ten sposób też za pomocą kładki będziemy mogli funkcjonować już od najbliższego końca miesiąca, konkretnie od 29 lipca. Dojście na wszystkie perony będzie możliwe tylko i wyłącznie za pomocą kładki, nie licząc peronu 9, który ma swoje własne przejście podziemne. W ten sposób to będzie funkcjonować przez kolejne 10 miesięcy, czyli od września do końca roku szkolnego. WKD-ka nie będzie funkcjonować do centrum Warszawy. Następnie
następnie właśnie jakoś na początku wakacji zostaną oddane do użytku perony 1, 2 i 3 i wtedy wszystkie perony Warszawy Zachodniej będą już w całości oddane do użytku. Najprawdopodobniej również wtedy jakoś w podobnym czasie zostanie oddana do użytku pochylnia przy Alei Jozoimskiej, przy Alejach Jozoimskich i przy West Station, bo sama pochylnia z kładki będzie się znajdować nad tunelem tramwajowym, co jest oczywiście niemożliwe teraz do budowy, no bo nie można wybudować kładki, a później kopać pod nią, pod słupami, no po prostu to jest całkowicie niebezpieczne i niemożliwe. Dlatego to będzie dopiero oddane do użytku później. No i w ten sposób to będzie wyglądać. Natomiast nie bez powodu powiedziałem, że zostaną oddane do użytku dopiero wtedy perony, bo samo przejście podziemne będzie budowane jeszcze dłużej. Nie uda się wszystkiego zrobić tak szybko przy utrzymaniu ruchu pasażerskim. Trzeba pamiętać, że cała Warszawa Zachodnia funkcjonuje przy utrzymaniu ruchu pasażerskiego na chociaż części peronów. Część peronów jest wyłączona, ale pozostałe perony cały czas są funkcjonalne. Nie było jeszcze tak wielkiej i tak dużej inwestycji w Polsce przy utrzymaniu cały czas ruchu pasażerskiego. To, że na ani jeden dzień nie została całkowicie zamknięta Warszawa Zachodnia, to sukces, ale już w tym momencie mogę powiedzieć, że w sierpniu będą dosyć duże utrudnienia na Warszawie Zachodniej, mniej więcej pod koniec wakacji. Jakie, to dowiecie się niedługo, natomiast jeszcze muszę wam powiedzieć oczywiście, kiedy się skończy ta cała inwestycja. Aktualnie jest to planowane na koniec 2024 roku, to oczywiście oznacza, że do końca całej inwestycji i jak już się skończy inwestycja, to zrobię wam podsumowanie, a do końca tej inwestycji będę wam pokazywać, jak to wszystko powstaje, a na sam koniec będę pokazywać, jak powstaje nowe przejście podziemne, właśnie pod ziemią, na poziomie minus 1 i poziomie minus 2. Przypominam wam też, że tunel tramwajowy powstaje na razie tylko i wyłącznie jako pustka technologiczna, a w przyszłości będzie wykorzystany część niedługo, a część za ponad dekadę. Tymczasem jeszcze jedno przesłanie na koniec filmu i jeszcze parę informacji. Podobał ci się dzisiejszy film o Warszawie Zachodniej prosto z placu budowy? Jeśli tak, to możesz mi pomóc w nagrywaniu tych filmów. Wystarczy, że wciśniesz przycisk wspierasz obok przycisku subskrybuj. Ty będziesz mógł oglądać filmy przedpremierowo, specjalne filmy za kulisami i najważniejsze, ja dalej będę mógł nagrywać to, co teraz nagrywam. W ten sposób nie będę musiał szukać trzeciej dodatkowej pracy, aby utrzymać kanał i będę mógł dla was cały czas pokazywać, jak rozwija się cała Polska, Warszawa, Mazowsze i różne inwestycje. Między innymi cała warszawska średnica. Tymczasem ja idę zwiedzać dalej, a ty nie zapomnij o wciśnięciu specjalnego przycisku. Dokładnie, taka mała kolejna autopromocja, natomiast na koniec oczywiście muszę powiedzieć, że to nie jest ostatni film z Warszawy Zachodniej. Jak powiedziałem wcześniej, będzie film o tramwaju, będzie też film o całym torowisku Warszawy Zachodniej po stronie zachodniej. Czemu to jest ważne nawet dla osób, które się nie interesują kolejnictwem? Bo pojawi się tam pewien mural zamiast graffiti. Gdzie dokładnie i jak to będzie wyglądać, powiem już w tym filmie. On się pojawi na przestrzeni najbliższych 2-3 dni. Zobaczycie dokładnie, jak powstają nowe obiekty i jak pociągi będą jechać w kierunku Radomia szybciej i w kierunku Włoch i czemu aktualnie pociągi jeżdżą tak rzadko właśnie na tej relacji i czemu tam jest ruch aktualnie wahadłowy. O tym wszystkim w specjalnym filmie o torowisku zachodnim, Warszawie Zachodniej. A tymczasem to było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Warszawa Zachodnia, jak zawsze, jest oczywiście na kanale Wizonosz. Od kiedy zacząłem nagrywać cały czas regularnie, nie rzadziej niż co 2 miesiące, ale spokojnie. Pozostajemy w tempie co miesiąc i kolejny film prosto z placu budowy najprawdopodobniej jeszcze w sierpniu wejdziemy i może zobaczymy tą windę, a właściwie te dwie windy, które będą już niedługo funkcjonować. Przypominam wam, że jak coś, windy będą technicznie zablokowane, więc do przejścia podziemnego nie zjedziecie. Cześć!